Oto mój nabytek na szybko, za trzy koła. S46 dwulitrowy dieselek, 136 koni, bierzemy się za filtry paliwa, kabinowy, za filtr powietrza, za filtr oleju i zmianę oleju. Pogoda mamy piękną, czyli może go dzisiaj schamujemy, o ile naprawimy gniazdko ładowania, bo nie możemy kompa podpiąć. Kurwa, naprawdę zamienię te koła, nie chce ktoś. One są za niskie, ten profil mnie denerwuje, poza tym coś muszę wykombinować z tym zderzakiem, on już tu tyle razy dostał, tu już odpada, tu popękany, muszę go ściągnąć, pokleić. Za nisko, siedzi za nisko. Dobra, hamujemy go. To naszą zapalniczkę uważaj, bo jest, wiesz, tak nagle łapa w górze, nie? Dobra. Się rozpędzimy. Trójka, 3000, dajesz znak. Co, zna piździe ruszać pełny i nie? No czy... nie ma to znaczenia jako tak. Dystans sobie zachowujesz, żebyś mógł się, że tak powiem. Zmieszczać. No to mam raczej luzu. Żeby sobie zamknę. I co z tego zakrętu po takim większym łuku wydupić? Nie, to nie ma znaczenia akurat teraz. Teraz kalibrujemy, potem będziemy mierzyć. 2, 3 i 2. 3000 przy dwójce ci będzie, tak, czy przy trójce? Przy trójce. I na 3000 też? Też na 3000. 3000. Okej. Zawikaj, z łuku wyjdziesz. Szerokokątny obiekt, on nagrywa całe wnętrze. Część górę z tego punktu. Z niskich obrotów ruszy i jazda do pełnego buta. Dobra, to się zawinę. Potem skurwiały kabel, uważaj. Co, do oporu go? No. I potem mu dawać luz, czy nie? Jak ci powiem, to wysprzęglisz. Trzymiesz sobie czas na sprzęgło. Jeden, dwa. No nie, nie, pojebany. Trójka. Rzuć mu trójkę. No i z niskich obrotów, no. Nie musisz gazu dawać. Nie brać się z łuku jakiegoś ładnego? To starszy. Czekaj. Nie, nie, Grzechu. Co? Nie, to jest źle. Ty musisz podjechać z jak najniższymi obrotami, czyli gdzieś w granicach 1700, jak się tylko uda, żeby nie szarpała. Aha, i trójkę rozkulać. Trójkę rozkulać, dokładnie tak. On się musi, wiesz, obciążać. Dobra, na dół jest lepiej. Kurwa, Janusz! Dobra, poczekamy, aż przejedzie troszkę. Ciekaw jestem, ile na tym kabelku, że tak powiem. No ostro. To jest wsteczny, tak to sami, wiesz? No, ale to też wiesz, on jest tak do tyłu, więc to nienaturalne. I już truja? Truje mu ładuj dokładnie i od półtorej go zaczniesz tam ciągnąć na prostej. Możesz by, no jak nie ma miejsca, to... No. Od 1500, no, tak? Tak, teraz jest. To co, lecimy? Tak, jeszcze nie. Na prostej jak będziesz. But. Nie, nie, zostawiasz mi tę trójkę. Spokojnie. Ale chciałem go wysprzęgnąć. Nie, nie, spokojnie, do obciny. Muszę hamować? Nie. Nie? Teraz! Kurwa! Poszedł bokiem, kurwa! No nie, kurwa! Zjebał się kabel? Zjebał się. Nie mamy pomiaru? Problem jest, kurwa, ci powiem. Trzeba, kurwa, zawinąć z dłuższej tej. On się za długo rozpędza, więc, kurwa, chyba trzeba będzie ująć w uwagi.
A nie idzie go odciąć z kurwiela? Nie no, to ja mogę sobie już zakręt lekko wjechać, tak no. Wiesz, tylko że to, no bardzo właśnie są. Chyba na jeżu. Co? Chodzi 170, 296 Newton, także jest ok. Teraz mieliśmy trochę dłuższy, pomiarowy, ale jeszcze raz spróbuję. Dobra. Czyli mamy serię, tak naprawdę. Seryjny wynik, tam się różni, co prawda 6 czy 7 koni mniej, no ale to jest kwestia, myślę, świec. Także zobaczymy teraz jeszcze jeden, drugi przejazd i bierzemy się za kółeczko, za pasek, za świecę, za całą resztę i potem finalny pomiar. No ja tak liczę, szczerze wam powiem, na 230 do 240 koni, nie? Dobra, mamy pomiar uśredniony, niecałe 180 koni i 290 Newton. Czyli przy serii, która ma 193 konie, no wychodzi na to, że stracił te 13-15 koni. No i Newta nam zostało. Teraz świecę, bawimy się dalej. Uśredniając pomiary, mieliśmy 186, 183, 175. No także bierzemy sobie połowę, powiedzmy 180 koni. 13 zmarło, zmienimy świecę, powinno być ok. Moment obrotowy w granicach 290 do 300. Także powiedzmy taka seria. Teraz bierzemy się za filterek. Wiem, że mówicie, żeby nie dawać, ale ja wam mówię, że dawać nic temu kompresorowi nie będzie. Zmieniamy świece, koło pasowe, pasek, pompę paliwa i jedziemy go hamować znowu. Filterek oczywiście z Kawena, czyli od tego słynnego rapera. Będzie nam tu wkładka ładnie wchodziła. Już to mam przygotowane. Zrobimy mało. Zeszło mi podmiankę. Szczerze, wymiana filtra powietrza wyszła mi, znaczy wkładki, to było 20 sekund. A mogłoby być nawet krócej, gdyby nie to, że nagrywałem. I dla porównania, wczoraj zmieniałem filterek powietrza ogólnie w tej BMC, w tej E46, co wziąłem. Robiłem wczoraj wszystkie filtry paliwa, powietrza, oleju plus olej. To sama zmiana filtru powietrza, żeby się tam dostać, podkręcać to wszystko, zajęła mi chyba z pół godziny pod szybie ściągnąć i całą resztę, także dramat. Nie chcę tej BMW-ki. Dzisiaj ją wymieniam na Nissana Primera, naprawdę. Nie przemawia do mnie. Może jeszcze ten polit by przemawiał, ale ten przedliw 130-konny... tragedia. Dobra, świecę. A jest gorące, kur. Ach, kurwa. Kurwa. I kiedy już rozkręciłem wszystko, skumałem, że wystarczy ściągnąć czerwoną pokrywę, żeby dostać się do cewek i do świec. Także skręcam pokrywę na nowo, zmieniam te świece. Za gorący jest jeszcze, dam mu chwilę ostygnąć i będziemy robić dalej. Z pół godzinki powinien być troszeczkę bardziej zimny, bo no nie dam rady tam nawet włożyć ręki, ani złapać za cewkę, za świecę. Naprawdę fajne wszystkim jest to, że może sobie człowiek sam robić przy aucie. A w Mercedesie to jest wszystko tak tutaj prosto. O właśnie. Świeckie.
świeczkę. Ała, kurwa. Dobra, nie zobaczymy tego teraz. Na razie się wezmę za to. Torksy jeszcze tu mam 4 do odkręcenia. Cewki, 2 świece i jazda. No i teraz mam zagwozdkę. Jak złapać to kółeczko, żeby mi się nie obracało? Jak go kręcę, ono mi się cało obraca. Będę musiał jakoś sklinować. I teraz zazwyczaj, nie wiem, nie chcę wychylać się za bardzo. Zazwyczaj jest tak, że to Polacy kupują od Niemców fury. A tutaj przyjechało małżeństwo emerytów z Niemiec. Zobaczyli tego SLK i na dzień dobry 2 dychy mi za niego chcieli dać. Nie sprzedałem oczywiście. O, jest Young Timer, on pójdzie jeszcze do góry. Poza tym nie ma infa, to chociaż tyle mam z tej zabawy, nie? Dobra, kombinujemy z tym kółkiem. No i nie jest tak kolorowo, bo nie ściągniemy tego kółka, bo nas trzyma tu obudowa od kompresora, więc trzeba było filtr wyjebać, poluzować tą obudowę, zrobić miejsce, wyciągnąć, założyć dopiero nowe kółko. I tam jeszcze jest cewka. Ta cewka nam nie wchodzi do środka, bo jest kółko mniejsze, więc trzeba ją po prostu spiąć, no i gdzieś podwiesić trytytką. Przynajmniej taki mam opis. Ach, jeszcze jedna część. Tu już Marek dłubie. Ja już nie mam nerwów. To jest. Jakbyście dostali takie kółeczko, zamawiając u Elixa, tam od osoby, o której mówiłem, to kółeczko jest razem, całe. Będziecie się zastanawiali, po co ten seger dodatkowy, ale to się ściąga i ten seger nam wchodzi tam, żeby to zablokować i dopiero będziemy montować resztę. Tak co? O właśnie. W białych rękawiczkach. W białych rękawiczkach. Składa. No, ja nie mogę, bo mu jebane ręce nie mogę dotykać. Pięknie będzie. Jak w Azjatkę? Kurwa, ciasno, ciasno tu, panie. No, tam trafić w ząbki teraz. Już tu raz było. Ale idzie. A gdzie mamy tą cewkę? Tu jest. A jest cewka, ją musimy spiąć i na trytytce powiesić. Nie ma bota. Lubię, kiedy Marek się wkręca w robotę, bo jak się wkręci w robotę, to leci wszystko. Zaraz będziemy kończyć, chyba. Ło, kurwa. Ale rozpierdol jest. Miało być prosto, nie jest prosto, ale ogólnie roboty na 3 godziny, myślę tak. Jak dla mnie, jak dla laika. Marek pojechał po śrubę, bo tu jest stożek, jak widzicie, więc trzeba będzie to ze stożkiem zrobić. Ja sobie w tym czasie montuję już tutaj tą obudowę do dolotu. Powiedzmy do dolotu, to już nie jest dolot, ale no, dolot idzie do tego. I zakładam filtry. Jak Marek przyjdzie ze śrubą, montujemy to. O, jest śruba. No, zobaczymy. Czy od razu zabiera? Nie ma gwintu do końca. Za długa? Że za długo to się skróci, ale gwint. Dobra, to siedzi. Teraz tak, to... To, dobra, kałena. Kurwa, gdzieś tutaj miałem ten. Gdzie wydałem? Przed chwilą go miałem. Najgorsze jest, jak macie coś w ręce i szukacie i kurwa, teraz nie możecie taką tą potrzebę zaciskową opaskę. Down. No debil, kurwa, leży przede mną, no. Dobra, teraz tak, muszę uważać, bo tutaj mam tą końcówę. Ona jest polutowana, więc tu musimy uważać. Dobra, dokładamy dolot. Dolot. Jeden, drugi. Spiąć. Odma. Odma siedzi, to siedzi, to sobie zakręcę za chwilę na spokojnie. Filtr jest.
obudowa siedzi. Druga też siedzi. To mamy, to muszę zakręcić. I co? No, aha, kurwa, tu jeszcze. Dobra, doprowadzić powietrze, więc to będzie mały pikuś. Gdzie mamy? Odtąd dotąd, dobra. Siedzi? Siedzi, dobra. Zakręcić tylko węże dolotowe i czekam na Marka ze śrubą. Wszystko jest ready. Ready. Trzeba będzie pompę paliwa potem zmienić, schamować. Polisz go? Nie, to pol go. Na tym jest, na za kierownicą. Tu u góry, przyjeżdża pod szybiu. I 10 minut, żeby pochodził, nie? O, wszedł. Jak on mruczy ładnie teraz. Sprawdzimy go za chwilkę. Adaptację zrobimy. Błędów żadnych nie ma, wszystko jest tak, jak ma być. Za chwilkę zobaczymy, jak on się zbiera. Mówię, że jest lepiej. Ciekawe, jak to wyjdzie na wykresie. Temperatura jest ok. Wszystko jest ok. Znowu zabawkę se znalazł, kurwa. Dobra, jechać, ludzie. Jechać. O kurwa, się jak nim za... Ależ nim zamiata! I... kurwa! Co tu się dzieje? Czyli operacja udana, moi drodzy. I pozamiatało, kurwa. Ale zapierdala. Aż mi się... A wiem, co to jest. Tam jest taka roleta i jak ona na wybojach podskoczy, to on uważa, że jest otwarty szyberdach. Dobra, wracam do Marka. Musi się przyjechać, to jest kurwa potwór, nie? Zmieniłem pasek na 1305, bo 1318 był do kółka 76 mm i mam wrażenie, że się ślizgał, jak za szybko wszedł na wysokie obroty, więc dałem krótszy pasek i zrobimy teraz mały test. Jeżeli teraz będzie ok, no to zmieniamy pompę i lecimy go hamować. Teraz sobie tu coś znajdziemy. Teraz to idzie. Teraz tak to ma iść, teraz tak. Teraz już nie ślizga przede wszystkim. Kurwa, pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy. Za długi pasek. Za długi pasek i się sprawdziło. Dobra, robimy pompę. Jedziemy go hamować. No kurwa, tu jak...
Jednie to jest pozamiatane, wale tracisz całą kurwa. Niemiecka technologia. No nie jedna. Dobra, czekamy. Jeszcze chwila. Niech się tam oddalą, niech zrobią miejsce. I chwila prawdy. A fajerwerków z ruszaniem nie było. Musimy go schamować, a nie. Słuchajcie, no nie schamujemy go, wychodzą nam jakieś bzdury totalne. 340 N i 200 koni, co wydaje mi się jest nierealne, bo jest więcej na pewno koni, natomiast dwójka idzie cała do odcinki przy ponad 6000, a trójka, jak chcemy go na obciążeniu zrobić na hamowni drogowej, no to trójka przy 4000 już go odcina, tak jakby albo coś się ślizgało, albo nie wiem, co jest grane. Natomiast różnica w przyspieszeniu, jak i ogólnie w mocy, jest kolosalna, to jest odczuwalne i to już parę nawet dałem kierowcy tutaj rajdowemu pojeździć i mówi, że jest kurwa ogień, piekło, samochód, no ale nie wiemy, co jest grane, żeby go porównie schamować, więc będę jechał do Krakowa, tam z jedną osobą się zobaczyć, która już sobie swojego modyfikowała. Od razu szukam intercoolera, żebyśmy założyli już intercooler większy do tego. No i tam zobaczyć, co jest z nim grane. Może pozna od razu jakieś tam, jeżeli coś by było nie tak. I tam też go schamujemy. Wiem, że w Krakowie też jest Fałtek, który ma na swojej stronie ofertę właśnie strojenia tych Mercedesów. I tam też to będziemy robić, więc na chwilę obecną moc jest 200 koni i 344 N, no ale są to bzdury, bo auto naprawdę zapierdala. No ja celuję gdzieś w granicę 230, po strojeniu 250 koni, tyle powinno być według każdej osoby, która te Mercedesy modyfikowała. Przypuszczam, że już teraz tyle jest, tylko gdzieś tam przy tych wyższych obrotach po prostu coś mu się nie podoba, coś mu się zgrywa, albo nie wyrabia intercooler, więc porobimy to, jeszcze jeden odcinek będzie. W każdym razie teraz jest naprawdę piec. Dobra, tyle. Kolację robię, takie kostki serowe, w środku będą ziemniaki z salami, z parówką, ale ja nie o tym. Chciałem wam powiedzieć, że mam aktualizację informacji, bo wysłałem wykresy osobie, która zajmuje się właśnie z tuningiem tych kompresorów i powiedział mi, że moment obrotowy w granicy 350 jest taki, jaki powinien być, bo wyszło nam już tam maksymalnie potem 350 N, ale nie wyciągnęliśmy mocy do końca, bo za ciepło. Intercooler nie wyrabia, dlatego on na zimnym fajnie kręci, a nie hamowaliśmy go na zimnym, tylko na ciepłym. I on już tracił moc przy 4000, a powinniśmy go do 5,5 zakręcić i wtedy powinno wyjść 230 koni, więc z tego, co mówił, jest te 230 koni, natomiast tylko na zimnym, potem już po prostu się grzeje w dolocie, może być nawet ze 100 stopni, więc no musimy po prostu zmienić ten cooler, więc jadę do Krakowa, cooler z FMiKa założymy i wtedy zrobimy już takie hamowanie na normalnej hamowni, na jednoosiowej i zobaczymy, co z tego będzie. Potem może się zdecyduje na jakieś strojenie. W każdym razie, jakby ktoś jeszcze coś potrzebował, pytajcie, bo przerobiliśmy dzisiaj od rana temat tego kółeczka i naprawdę jest ogromna różnica w mocy. Na razie.